Moi drodzy, no dzisiaj będzie smutna aktualizacja. W sensie, no ja nie jestem zaskoczony tym, co dzisiaj zastałem, bo już jakby moja gekonica przygotowywała mnie na ten moment w zasadzie od paru tygodni. Mianowicie gekon Tokę mi umarł. Czajcie to? I umarła sobie akurat podczas wylinki w ogóle, kiedy to się moczyła, żeby ta wylinka jej zeszła. No i słuchajcie, kurde, dlaczego tak się stało? Dlaczego ten gekon umarł? No to tak, jak ja ją kupiłem parę lat temu, to ona już była dorosła. Ona u mnie nie urosła nic, na zasadzie na długość, tylko jedynie przybrała na masie. Ja ją kupiłem, no trochę głupio robiąc, bo można powiedzieć, że nie było powiedziane wprost, ale w zasadzie no była ona z odłowu, no nie? I w związku z tym, że gekon był z odłowu i został kupiony jako dorosły, no to my niestety nie wiemy, jak długo on zapasażytowany był, bo ogólnie, słuchajcie, jaszczurki w naturze żyją krócej niż takie urodzone w terrarium, kiedy to no po prostu nie są narażone na pasożyty, no nie? Ewentualnie jeśli już jakieś pasożyty mają, no to my się ich pozbywamy lekarstwami. No jak ja ją kupiłem, to oczywiście ją odrobaczyłem, trochę walczyliśmy z tym, ale się udało i no była tak w cudzysłowie czysta, no nie? No ale z racji, że nie wiem, jak długo ten gekon po prostu był w naturze zarobaczony, no to podejrzewam, że właśnie to przyczyniło się do faktu, iż ona u mnie umarła. Ale z drugiej strony mogła też umrzeć po prostu ze starości, bo tak jak mówię, nie mamy pojęcia, jak stary był to gekon. No i słuchajcie, ostatnie dwa tygodnie to ona sobie siedziała po prostu tutaj, w tym miejscu. Już nie mogła nawet chodzić, po prostu siedziała przy ziemi. No i to wyglądało strasznie, bo no, żywcem nie było jak jej pomóc. Również przez ten czas bardzo jej się zmatowiły oczka, że tak powiem. No było widać, że ona po prostu już się zestarzała, no i że umiera. Więc teraz wyciągnijmy ją z tego miejsca, w którym, że tak powiem, ostatni wdech biedna. Ojej, o nie, jak ona, słuchajcie, zdrętwiała. O kurde, no patrzcie tylko. No niestety, to jest ostatnia aktualizacja tego gekona. Bo gekon jest nieżywy. No i w ogóle zanim zauważyłem, że jej się pogarsza, że tak powiem, stan zdrowia i, no i te oczy matowieją, no to zauważyłem, że blaszki tutaj na jej łapkach zrobiły się takie po prostu jakby trochę stare, niepełne. I to była taka pierwsza oznaka, że coś jest z nią nie tak. Później zamatowiły jej się oczy, a później już zeszła na dół. I na tym dole biedna skończyła swój żywot. Ojej, taka ładna. No niestety, miała tutaj dobrze, słuchajcie, ale odeszła. No i co? Jaka będzie następna jaszczurka do tego paludarium? Nie będzie. Na razie nie chcę nowej jaszczurki, bo nie jestem na to gotowy. A wiecie też, ogólnie z gekonami Tokę jest ten problem, że ciężko jest dostać takie czyste, pewne sztuki z hodowli. Jest taka jedna hodowla, ale też nie jest tak, że ta hodowla cały czas ma sztuki fajnych gekonów na sprzedaż, tylko tam rzadko się zdarza, że można sobie takiego pewnego gekona kupić. No i dodatkowo ja nie mógłbym tutaj młodego wrzucić, no nie? Bo po prostu, no, siłą rzeczy on by się zgubił w tym terrarium. Także, no nie wiem, co zrobimy, słuchajcie. Póki co, no, po prostu paludarium zostaje tak, jak jest i ono będzie sobie funkcjonowało bez jego głównego mieszkańca. Zobaczmy to. Ostatni wzrok, słuchajcie, gekona. Ja jeszcze wczoraj jej pomagałem zdjąć wylinkę, bo widziałem, że już sobie z nią nie radzi. No a dziś odeszła od nas. Bardzo mi przykro. Ale co masz zrobić? Tak jest ze zwierzętami, nie? No i tak jak mówię, no ja już nie kupię sobie jaszczurki z odłowu na pewno i was też przed tym przestrzegam. To było parę lat temu. Wiecie, no z wiekiem pogląd na pewne sprawy się zmienia. No i tutaj ewidentnie ten pogląd mój uległ zmianie i już... No już po prostu tego błędu nie powtórzę. Tym bardziej, że anolis, który miałem, też właśnie były z odłowu i też był właśnie strasznie duży problem z odrobaczeniem ich ze względu na to, że po prostu były leciutkie i ważyły parę gram. Jeden anolis kubański umarł mi po dosłownie miesiącu, no a drugiego próbowaliśmy leczyć i ratować i ostatecznie po roku padł. Więc ogólnie słuchajcie, no tym filmem chcę was przestrzec na podstawie mojego błędu, że no nie kupujemy jaszczurek z odłowu, koniec, kropka. Możemy sobie ją tutaj położyć na biurku, no i ostatni raz jej się przyjrzeć. Kurczę, ale szkoda, słuchajcie. Aczkolwiek, no tak jak mówię, ona mnie przygotowywała na ten moment od 2 tygodni, więc to też nie jest tak, że wszedłem i się popłakałem, bo nie byłem gotowy na to, bo ona mi po prostu dawała znać, że umiera.
No nic, pozostaje nam wierzyć w to, że ona miała u mnie fajnie przez te parę lat, jak ze mną żyła, no, że było jej dobrze w paludarium i że po prostu te ostatnie lata życia sobie spędziła, no na pewno nie tak, jakby chciała, no bo wiecie, została zabrana z natury, nie? No ale z drugiej strony nigdy nie odmawiała pokarmu u mnie, nie było tak, że nawet jak ją kupiłem, to dość szybko się zaaklimatyzowała i od razu sobie wcinała, no ale niestety, co masz zrobić? Kurczę, takie stwardniałe ciałko. O masakra, słuchajcie. Patrzcie, totalnie. Normalnie pewnie skostniała przez tą wodę, biedna. No i nic. No nic nie zrobimy, słuchajcie. Gekon jest totalnie martwy. Nie wiem, co z nim zrobić nawet teraz. Kurde, masakra. Taka ładna i taka kochana też była przy okazji. Też wiecie, no, tokacze są strasznymi agresorami, a ona wcale nie była aż takim agresorem nie wiadomo jakim. Po prostu. Czasem się wkurzała na mnie, ale ogólnie mieliśmy całkiem fajne relacje, jak na fakt, że była gekonem tokę, nie? Bardzo mi przykro. Także jeszcze raz, kochani, konkluzja z dzisiejszego filmu płynie taka, że jak chcecie, żeby wam długo jaszczurka rosła, no to po pierwsze, wiedzcie, od kogo ją kupiliście. A po drugie, no kupujcie po prostu, no w zasadzie tyle, no wiedzcie od kogo ją kupiliście. Jeśli to jest hodowla, która jest renomowana, no to wiecie, tam nie ma problemu. No jak wy kupicie ją gdzieś tam z jakiegoś źródła, nie wiadomo jakiego, i to jeszcze właśnie taką dorosłą, i właściciel nic nie będzie o niej wiedział. Wiecie, to też nie jest tak, że każdy sprzedawca wam powie, że o, słuchaj, ta jaszczurka jest odłowa. Nie, on będzie mówił, że a, skądś tam kupił i tak dalej. Także co, no wypytujcie, moi drodzy, wypytujcie, jak kupujecie zwierzęta, żeby po prostu nawet niechcące nie kupić takiego odłowu, no bo później jest problem, nie? I tak samo też ja zauważyłem jakiś czas temu na giełdach polskich, i tutaj nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi o to, że każdy wystawca na giełdach polskich czy coś, ale po prostu pojawiło się paru takich sprzedawców, którzy na przykład kupują gekony w Ostrawie na giełdzie, tydzień później jest giełda w Krakowie czy gdzieś, to po prostu nawet pudełka nie zmienią. W tym samym pudełku sprzedadzą tą samą jaszczurkę, tylko że z wyższą ceną. I wiecie, no taki sprzedawca nie ma pojęcia, co kupił parę dni, czy tam tydzień, czy dwa tygodnie wcześniej, a już na pewno nie zdąży zrobić badań i jakby z sukcesem odrobaczyć takiego gekona, no nie? Także no jak jesteście też gdzieś na giełdach i w ogóle i widzicie, że ktoś ma dużo zwierząt i w zasadzie to tak nie bardzo wie, co jest pięć, no to jest bardzo, bardzo duża szansa, że to jest zwierzak albo z odłowu, albo właśnie kupiony od kogoś, kto go kupił od kogoś, kto go odłowił, no nie? Także, no co mogę powiedzieć z mojej strony? Jak widzicie, że hodowla jest legit, że ma fanpage, że widać, że dba o te zwierzaczki, no to jest spoko, nie? No ale jak jest taki, w cudzysłowie, no name na stoliku po prostu, wystawiający gekony czy inne rzeczy, no to no po prostu przeprowadźcie krótki wywiad środowiskowy, zapytajcie się, co ma, od kiedy hoduje, co w ogóle powie o tym miocie i tak dalej, nie? Bo nie chciałbym zabrzmieć, jakbym wam mówił, że macie nie kupować na giełdach. To nie o to chodzi, bo na giełdach też mamy bardzo, bardzo wielu, że tak powiem, pewne osoby, od których można kupić jaszczurki, no ale no na moim przykładzie nie ma co się napalać, że zobaczyliśmy jednego gekona i sobie wmawiać, że nie był z odłowu, nie? No także tak. Na Ostrawie to już w ogóle, no na Ostrawie jak coś słuchajcie, to naprawdę odłowy są totalnie normalne tam. No i tyle, no. Co mam powiedzieć więcej? To była taka smutna aktualizacja gekona. Jest mi przykro. No ale, no nic, no. Tak już jest. Trzeba iść dalej. Także trzymajcie się. Możecie zostawić łapeczkę w górę na pocieszenie. No i tyle. Hej.